Witajcie, tu Osti z Kości, Tomek, Wojtek, Radar. A ja tu najpierw Radara wskazałem, a to po kolei, ale dobra, przynajmniej tak poszło. Taka meksykańska fala. Dzisiaj w Kości Rek pogadamy sobie o gierkach z tegorocznych targów Spiel w Essen w Niemczech, czyli czyli największe targi na świecie chyba. Tak. Tak uznajmy. Na pewno. Największe targi planszówkowe na świecie. Co tam ciekawego, żeśmy widzieli, jak to mniej więcej wyglądało, to już nie będziemy się tu powtarzać, bo Wojtek mówi, że on nie chce, żebyśmy znowu gadali o tym, że było drogo i znowuż dużo ludzi. No ale tak mniej więcej było. Co zresztą możecie zobaczyć, jak sobie tam odtworzycie na naszym kanale jakiegoś tam z poprzednich live'ów właśnie osobowego, to tam żeśmy parę rzeczy o tym wspomnieli. No a dzisiaj skupimy się na gierkach. Przewieźliśmy blisko 70 tytułów i w przeciwieństwie do wizyt ubiegłych już no taką sporą część, żeby nie powiedzieć, że blisko połowę ograliśmy. Więc dzisiaj się podzielimy z wami tak na krótko wrażeniami, opiniami o tych gierkach. Przygotowaliśmy taką króciutką listę 25 na razie gier. No, pewnie się w jednym odcinku nie zmieścimy, więc pewnie gdzieś tam w połowie będzie ciak i sobie to podzielimy na drugi odcinek, czy może tam i trzeci. No nieważne. W każdym razie pogadamy sobie właśnie o tych gierkach i co? Lecimy? Tak jest. Lecim. Ja tylko powiem, że gierki tam totalnie zróżnicowane, te trochę cięższe pewnie gdzieś tam się później pojawią, no bo no wiadomo, że one zawsze tam na końcu gdzieś są ogrywane, bo trochę więcej czasu to zajmuje. Ale nie są w jakiejś tam kolejności poukładane, nie? Ale w żadnej kolejności, tak po prostu. Tak. Także co? Pierwsze, czyli akurat dwie pierwsze mam tak mniej więcej według cyfr. No. Three czy trzy Ring Circus. Komu? Wojtuś się wyrywa. Co powiesz nam o czy Ring Circus? Bardzo duże zaskoczenie, bo temat cyrku nie jest za bardzo takim pozytywnym tematem w grach. Chyba, że... Ale dlaczego? No bo... No przecież jest gra historyczna, to nie tak, każe ci teraz tak, to... Dokładnie. I tamten mle tam skacze. Ale jeśli chodzi o to, to właśnie tu jest fajne, że mamy sobie swoją trupę cyrkową. W sumie mamy trzy sceny. Tak jest. I jeździmy sobie po większych i mniejszych wioskach w północno-wschodniej części Stanów. Graficznie nawet. I robimy jak najlepsze występy. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Nie wiem, co mogę powiedzieć, ale powiem, że... Oprócz tego, no, że naprawdę jest bardzo fajnie zbalansowana i różne ścieżki zdobywania punktów, ponieważ jak graliśmy, to ja poszedłem mocno w punkty na kartach, a Osti leciał w występy w dużych miastach, nie? Chyba. Tak, my się liczymy, no, nie? I... A ile mieliście punktów? I chłopaki też grali z nami. Tak, tak. No ja dodam tylko, że co? Że fajny, naprawdę fajny Eurasek. Super wykonany. No i w takiej tyci, tak, fajnej, no, małej... Delikatnie, ale... Control. No tak, bo... No tak, tak, bo też między innymi za to. Budujemy sobie w sumie taki silniczek, karty, kupujemy tych występów. Tak, też gra się rozpędza, gdzie na początku robimy dużo ruchów, a później ta szybkość gry się kończy dosyć. No tak, tak. No rozkręca się już te silniczki, to wszystko coraz lepiej działa. Jest taki fajny jakby niezależna trupa cyrkowa, która tam śmiga, nam odlicza ten czas. I na początku mam dużo czasu, żeby się przygotować do jakiegoś występu, a później coraz krócej i gierki koniec. Co do ludzi, tak, którym przeszkadza aspekt, im więcej będziemy wykonywać naszych występów czy gracza, tym szybciej gra się skończy. O. No tak, tak. A chciałem powiedzieć tylko, że tym, którym przeszkadza, mimo tego, że jest to powiedzmy historyczny aspekt i pokazuje, jak to drzewiej w cyrkach bywało, no to Devir, który jest oryginalnym wydawcą tej gry, wydał taką fajną talię, która zastępuje zwierzęta jakimiś robotami, zwierzętami. Ludzie niby przebrani tam powiedzmy za papugę, coś. Robotów, czy tak, żeby tak, żeby nie było. Czyli co, podsumowując? Cool. Polecam. Spoko. No i elegancko. No to jedziemy dalej, znowu z cyferkami. 12 chips trick. Czyli 12 trikowych chipsów.
to dla mnie chyba największe zaskoczenie, jedno z większych zaskoczeń, mała gierka, niestety dosyć drogawa, ale fajnie działająca. Poznaliśmy ją w lobby hotelowym. Tak jest. Tak. Bo uprzejmy panom to Wojtek właśnie tym interesował najbardziej. Tak, on chciał zobaczyć, jak to wygląda. Zagraliśmy, no Wojtek co czas, chipsy to on tam. Zagraliśmy na właśnie tym lobby i pierwszego dnia dostaliśmy w dużej kolejce, żeby to kupić i dobrze, bo się już wyprzedała chyba pierwszego dnia. No zobacz, bo ta nóżka mnie przebiera. No opowiedz mechanikę. No o co tam chodzi, bo już widzę, że się cieszysz. No taki podstawowy trick taking, zagrywamy sobie po kolei odkryte żetony chipsów. Taki pokerowy. Żeby nie było. No i wygrywamy sobie lewy i bierzemy sobie jedną z wartości, nie musi być najwyższa, bo celem jest zdobycie 21 punktów. Jeśli ktoś zdobędzie mniej niż 21, to jest lepszy niż ci, co zdobędą więcej niż 21, ale jeśli wszyscy zdobędą więcej niż 21, to lepiej mieć jak najwięcej. Tak, bo staramy się trafić oczko. I fajny motyw jest taki, że zawsze punktujemy z 4 żetonów. Tak, nieważne, no, kto pierwszy zdobędzie cztery żetony jakby punktujące, to z lewy zwycięzca wybiera jeden z żetonów, który jest jego punktami już zapisanymi, a reszta graczy bierze po prostu te żetony i może nimi grać dalej. Jakby kolejne, które zostały z tej lewy. Tak, dokładnie. No mi się podoba w ogóle wykonanie, że te chipsy pokerowe są takie ciężkie, takie naprawdę fajne, łącznie z zadrukiem na krawędziach. Punkty, które zdobywam, są tak jakby podkładki tam pod drinki, pod piwka z motywem tych tam świń i no fajne jest to, że tam trzeba się zastanowić, czy na pewno chcemy daną rozgrywkę, daną rundę wygrać, no bo staramy się nie przedobrzyć z tymi punktami, chcemy najlepiej trafić idealnie te oczko lub gdzieś być tam kawałek poniżej, żeby nie przeskoczyć. No chyba, że już mniej więcej jesteśmy w stanie ocenić, że wszyscy już przejechali te 21, no to wtedy chcemy dowalić jak najwięcej. Także dla mnie także okej. Okay. Ktoś jakiś przeciw? Radarek? 6 na 10. 6 na 10, dobra. Ma też przeciw 6 na 10. No, nie, dobry tytuł 6 na 10. Dobra, tak cwany jesteś, to powiedz nam o Faraway. Aha, też poznaliśmy w lobby hotelowym, tak, no. Bo od tego samego gościa, od którego dostaliśmy tą poprzednią, mówi, zagrajcie w to. Sam wyskoczył. Mnóstwo kart, zagrywa w sumie się grze ich tylko 10. 8, a punktujemy od tyłu, od końca. I też dużo takich kombosków. Zwoje miesza, no. Nie będzie nic odkrywczego, ale punktowanie od końca znaczy, bardzo to... Gierka, którą miałem na początku właśnie na swojej liście, dzień przed targami, a potem dwa, robiliśmy jeszcze liście, to kolejny, to usunąłem tą gierkę, mówię, nie, nic ciekawego, ale po zagraniu była naszą drugą grą, którą kupiliśmy na targach. Tak, bo co tam tak ryjebania, no to, że karty, które zagrywamy są rozpatrywane pod różnymi kątami, tak, ale chodzi mi o to, że kto zagra wyższą wartość na karcie, ten... będzie tak naprawdę, mamy powiedzmy, jako ostatni otwarty draft, dobierał sobie karty na następną rundę. Te wyżej usytuowane karty to są te, które nam punktują, te niżej to są te, które zapewniają nam na przykład symbole czy rzeczy właśnie potrzebne do tej punktacji. No ale jak zagram niższą kartę, no widzicie, już mylę. Tak, i później wyższą. To jeszcze mogę dostać bonusy. Ale tak naprawdę zależy mi na tym, żeby te najwyższe mimo wszystko były zagrane jako pierwsze, bo na końcu zakrywamy wszystkie 8 kart, odsłaniamy ostatnią i patrzymy, za co ona punktuje. A punktuje tylko za to, co widzimy aktualnie odkryte, czyli za tę jedną kartę i ewentualnie bonusy. I dopiero odkrywamy przedostatnią kartę i teraz liczą nam się te dwie karty i bonusy. Czyli tak naprawdę trzeba tam bardzo mocno się przestawić, za co my chcemy punktować, pod to ustawić mniej więcej grę. Ale chcąc mieć pewność, że będziemy wybierać karty jako pierwsi, no to znowu musimy tak zagrywać karty, że niekoniecznie znowu dostaniemy jakieś bonusy, coś. No jest mega, ale to mega dużo kombinowania. Z tą punktacją właśnie coś nowego, nie? Bo zazwyczaj robimy sobie silniczek całe po kolei, a tu jednak silniczek budujemy od końca. Dlatego też podczas pierwszej partii w ogóle, wiesz, przy liczeniu wyszło, że połowa kart była zagrana. Ale jakby za wcześnie, nie? Też już słyszałem, że jakby i też tak samo miałem odczucie, za pierwszym razem w ogóle nie miałem pojęcia i grałem i o Jezu. A później jak już próbuję kombinować, to mam wrażenie, że jest jeszcze trudniej niż granie takie nieświadome. No ale gra wygląda rewelacyjnie, także dla mnie, no kolejne
Kolejne na tak, bardzo. Sprzedała się chyba, nie? Tak, tak, sprzedała się to po pierwsze. Pierwsza, ale nie miała pierwszego miejsca jeszcze tam w tych halach 5-6, coś tam nie, w rankingu? No, chyba nie. Tak, był podział na dwa był, nie? Tak. Ale chyba nie, chyba nie. Chyba jest do sprawdzenia też na Burger Arena, nie? Tak. Bo w każdym razie, jak już tu Wojtek wspomniał, a ja tu zrobię kryptoreklamę, no to właśnie hale były podzielone na tą taką najbardziej exclusive, tam trójkę i chyba jakąś tam. Czwórkę. I, tak, i czwórkę i cała reszta. No i w tych całej reszcie, czyli wśród czterech hal, papierowe morze. Jednego dnia było na trzecim miejscu, a ogólnie skończyło na siódmym tych najbardziej, najchętniej kupowanych gierek, także papierowe morze. No dobra, kolejna gierka dobrze nam idzie, już czwarta. Ta sama gra. The same game. No który cwaniak? To jest też gierka, do której byśmy nigdy chyba nie... Nigdy byśmy jej nie przywieźli. Nie chcieliście usiąść. Tak, nie chcieliśmy, to jest taka bardziej dedukcyjna gierka. Dedukcyjno-imprezowa. Tak, imprezowa z dziwnymi takimi grafikami, z dziwnym takim, nie wiem, pudełko, które nic też nie mówi o grze. Zagraliśmy i poszliśmy kupić. Tak, no dla mnie to jest takie połączenie takiej właśnie jakiejś tam dedukcji, kalambur, takiej imprezowej, słownej gierki, no po prostu wszystkie rzeczy, których nie lubię. Ale że tu Janek miał, tak? Dobrze? Janek nie miał takie ciśnienie, żeby w to zagrać. Tu ten młody dżentelmen, on także... Staliśmy 15 minut, przecież ja lubię gry słowne, tak. Żeby ktoś... I musieliśmy poczekać i ja byłem tak nastawiony i tam tłumaczą. Coś tam nie wychodzi. Zagraliśmy pierwszą rundę i okazuje się, że ta gra jest... No nie wiem, czy najlepsza w swojej kategorii, bo mówię, nie przepadam za takimi, ale naprawdę bardzo przyjemnie. No na tyle dobrze nam się grało, że żeśmy zaraz wstali i polecieliśmy, no kupiliśmy ten tytuł. Bo tam jest taka różnica, że nie szukamy skojarzeń, tylko tak, szukamy no tego, co się nie skojarzyło. Tak, tak. Jeden gracz musi właśnie tak to dopasować, żeby pasowało do tych dwóch kart, ale żeby jeszcze nie pasowało do skojarzenia innym. Proszę? Że zrobimy skojarzenie pod kategorię, która nie pasuje. Tak. Nie, ale wykluczamy rzeczy, które nie pasują, nie? No właśnie. Tak, tak to mamy, nie wiem, piłkę i... Bo mamy ponumerowane tam, planetę, było od 1 do 2. To na pewno będzie się różniona bardziej co rozmiarem, albo nie, kształtem, nie? No kształtem już właśnie niekoniecznie, no, kształt nie? Kształt będzie ten sam, ale jak jest może być ten sam. Tak, tak, ale mamy kilka kategorii, na przykład musimy odrzucić, bo ktoś wybrał jakąś tam kategorię, no i teraz musimy pozostałe... tak, pozostałe tak, odrzucić. Różne były kategorie. Więc na przykład, że mają ten sam kształt, że są, co najbardziej mi się podobało chyba, tak samo istotne dla ludzkości, no. Że jest ich taka sama ilość na świecie i tak dalej, i tak dalej. I tak ta naprawdę, sama wysokość, gdy leży. Tak, no i jakby musimy odpowiednie kategorie odrzucać, licząc na to, że ktoś, kto tam zaplanował ten chytry plan, pomyślał dokładnie tak samo. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Kurczę, no trudno to... No to trzeba zagrać, nie? No jakby trudno opisać tę grę. Trudno opisać tę grę, żebyście zrozumieli, dlaczego ona akurat jest fajna. Także ponownie tytuł bardzo chyba na tak. Niespodzianka. Tak. Taka właśnie perełka, niespodzianka. Tak jak Radar mówi. No dobrze, no to teraz taka gra, która miała być perełką, od razu taki nie zwiastunko, co taki spoiler, że miało być fajnie, wyszło jak zawsze, czyli gra Footprints. Proszę, Footprints. Wiedział co? No to jakby proszę, Radarek zaczniesz. Dlaczego jej nie lubię? Nie, no to dawaj ty, no ja się później tam dorzucę jakoś. Footprints. Gierka, która jakby wszystko ma na miejscu, wygląda spoko, w teorii jest spoko, zagra się i do końca nie wiadomo dla kogo chyba jest ta gra. Footprints to taka wariacja na temat wyprawy do Eldorado. Podobnie z heksików, z takich modułów budujemy sobie planszę. Tam poruszaliśmy się poprzez mechanikę deck buildingu, tu tak naprawdę mamy odliczoną liczbę kart, zawsze mamy dostępne 4. No i te 4 karty mają dwa rodzaje akcji. Akcję górną, która zazwyczaj, no zawsze tyczy się ruchu po planszy i dolną, która
zazwyczaj tyczy się naszego rozwoju plus ewentualnie też jakiegoś tam mniejszego ruchu. No więc mamy takie właśnie Eldorado. No spojrzycie, od razu mówicie Eldorado w prehistorii, bo klimaty prehistoryczne. Co wyróżnia, to to, że tam rozbudowujemy tą naszą, no nie wioskę, te nasze plemię. I mamy wałeczki, dzięki którym będziemy sobie rozwijać poruszanie się na danym terenie, no bo teren jest podzielony tam na las, góry, lód. I jeszcze jakiś tam był teren, no i takie te dolinki. No i fajne jest to, że jakby każda frakcja jest asymetryczna, więc trochę inaczej u nich wyglądają bonusy, bo tam też możemy rozwijać jakieś narzędzia, budowanie wiosek, takie rzeczy. Każdy ma to trochę inaczej. Każdy też ma inny zestaw kart, gdzie ktoś lepiej porusza się po śniegu, ktoś lepiej się porusza po tych terenach leśnych. No i wreszcie każdy ma też kartę takie jednorazowe, no właściwie każda tam jest jednorazowa, no takie specjalne z tekstem, które coś nam tam pozwalają więcej zrobić. No i co jest fajne, że jest to taki wyścig, który niekoniecznie trzeba ukończyć, bo możemy iść w rozwój, możemy nawet nie przejść połowę tej planszy, a i tak zrobić tyle punktów, no, że wygramy. Ale z drugiej strony ten wyścig bardzo nam się też opłaca, bo na samym końcu też dużo punktów możemy dostać i jakby zakończyć prędzej tę grę, niż w momencie, kiedy zabraknie nam kart. No i brzmi to wszystko bardzo fajnie. Jakby się zagra raz, drugi, trzeci, jest fajnie. Ale gra tak trochę dla nikogo. Bo dla fanów Eldorado to ten rozwój, ta krótka kołderka, to, że mamy ileś tylko kart i jakby musimy już ostatni ruch już naprawdę ciasto zaplanować, no mogą trochę odrzucić, bo już nie jest taki przyjemny, prosty, mega familijny tytuł. A w drugą stronę ci, którzy lubią jakieś cięższe tytuły, by więcej pokombinować, to mimo wszystko ten aspekt tego wyścigu, to, że to takie właśnie jest eldoratowate, no myślę, że też może odepnąć. Więc to taka gra trochę, która jest niestety w rozkroku. Tak? Chcesz dodać? Tak, dodawaj. W dzisiejszych czasach przyzwyczajono, że gry są takie ładne, kolorowe i tak dalej. Tutaj graficzny styl, no niestety te odbiega od takich... No jest taka trochę szaro-buro dziwna, tak. No mogłaby być... No gra jest spoko, ale kilka razy jak graliśmy, to praktycznie grałem sam. Cały czas trzeba robić to samo. Tak, nikt mnie nie obchodził w ogóle w tej grze. Mogłem grać sam po prostu. To też fakt, że jakby interakcja jest słaba. Żaden gracz nie wpływał na moje... No tak, to prawda. No, ale to akurat niestety w dzisiejszych czasach jest bardzo częste w wielu grach, nie? Ale chodzi o to, że ona no, wygląda jak taka stara gra, właśnie takie Eldorado, przy czym Eldorado jest chociaż kolorowiaste, takie żywe, fajne, a tu jest tak trochę szaro-buro. Także co? Spróbujcie, jeśli jesteście fanami Eldorado i chcielibyście mieć takie Eldorado trochę trudniejsze, trochę może bardziej rozbudowane, a jeśli nie, to myślę, że to jest taki tytuł, który no, niestety można tak trochę bokiem przejść. Podobnie jak myśmy prawie że przeszli obok, a właściwie nie, który chcieliśmy, później żałowaliśmy, a w końcu kupiliśmy, czyli Tomasz. Nie wiem. Ja tu robię takie ładne wprowadzenie, a ty nie wiesz. Nekojima. Co jest Nekojima? Tak, Nekojima to jest gra o kotkach, znaczy w sumie o japońskiej wyspie, gdzie budujemy takie, wstawiamy super elektryczne, na których później wstawiamy, pokładziemy koty. Ogólnie to jest gra zręcznościowa dla bardziej kooperacja albo rywalizacyjna. Kooperacja, bo musimy przejść do 7 poziomu, czyli postawić wszystkie super elektryczne, pomieścić wszystkie kotki. A rywalizacja, możemy zagrać, gdy komuś się przewali cała wieżyczka, to odpada z gry. Gra... Kupiliśmy ją, no jak to była jaka trzecia gra, bo kupiliśmy w pakiecie z Firewayem. Nie, jak liczy. Z Firewayem jako ten, bo to była gra, którą właśnie, po którą płaciliśmy, bo moje dzieciaki chciały opowiedzieć o tej grze. Nagraliśmy na targach i mój wielki zawód był. Jednak jak doczytaliśmy jeszcze zasady później w domu, to gra się okazała dużym hitem, gdzie przez pierwsze dni, gdzie testowaliśmy gry, albo ja testowałem gry z dzieciakami, to nie schodziła ze stołu. No tak, bo ja tylko co o tych zasadach, to, że
wiadomo, no każdemu zdarza się coś źle wytłumaczyć, no my też nie raz, nie dwa, nie trzy, nawet gdzieś tam na filmikach, no bo po prostu tych gier się przewija, no naprawdę setki, nieraz kilka, kurczę, kilkanaście w ciągu tak naprawdę miesiąca, które tam są tłumaczone gdzieś. No tu trochę jestem zdziwiony, bo to jednak są duże targi, jednak ten ktoś ma tam do wytłumaczenia, powiedzmy do opanowania z 2-3 tytuły. No a tu się okazuje, że też to, takie tłumaczenie... To, nawet jak patrzyliśmy, to żadna gra nie została wytłumaczona w 100% dobrze. Chyba, że my nie słyszeliśmy dobrze, to też może być. No bo po angielsku gadali. No tak, może być, ale niekiedy takie właśnie małe rzeczy tam, gdzie faktycznie zmieniają. Tak, wystarczy, no dokładnie, wystarczy tak naprawdę raz porządnie usiąść, przeczytać. Jak już zagraliśmy, to też było łatwiej. I to jest no taka typowo zręcznościówka, trochę połączenie tej jęgi. Ja tam tylko dopowiem, że właśnie te słupy, one są połączone takim sznureczkiem. One są, mają różnej wysokości, różnej długości te sznurki. Musimy tak położyć, żeby te sznurki, no prąd to jest, no więc nic nie może dotykać, bo zaraz będzie zwara. A mimo wszystko będziemy na tym wieszać takie tekturowe, fajne, różnokształtne koty, żeby to się wszystko nie zawaliło. No naprawdę jest, hej, no, jest co robić. A cię oni grali? Ostatni ruch. I staw miał do położenia, nie dosyć, o Jezu. Jeszcze kota miał do położenia, nie? No jak on się denerwuje. Dokładnie. Nie, ja nie wytrzymał. Muszę iść do toalety, muszę iść do toalety. No nie wytrzymał napięcia. Taka nerwówka. Tak, no, także nieźle. Jeśli lubicie zręcznościowe, luźne gry, gry, które też bardzo ładnie się prezentują, grajcie w Nekodzimę. Dla mnie ok. No tu nie wiem jak koledzy, bo zagraliśmy w sumie... Ja nie grałem. Ja grałem raz. No i że... A tak, bo ja poszedł gdzieś tam, tak. A, myśmy zagrali raz i po jakichś dziwnych zasadach, bo tak, tam bo to... myśleliśmy, że poziomy to są poziomy budowania, nie? Tych słupów. Nie, to po prostu się stawiamy marzy. No, te koty nam przekazują. No, pograliśmy trochę inaczej na tych targach i wtedy nie była taka fajna, pograliśmy w domu na porządnie, no i zyskałem wiele. Że kupiliście przed zagraniem. Tak, bo po zagraniu byście już nie kupili. Tak, no. Ale jeszcze podczas targów i chwilę po targach, nawet chyba na tych live'ach mówiłem, że nasz największy zawód i żałuję, że żeśmy najpierw nie zagrali. A proszę, a jednak, jaki los bywa przewrotny. Tak, dokładnie. No dobrze, to kolejna gra. To... Ty, nie chciałeś, żeby poprzednio teraz opowiadasz o grze Knarr. Paluchem ci będzie. W jakiej? Knarr. O tych wikingach i tych statkach, co tam były takie. To co graliśmy też w lobby, tak? To co przegrałeś zawsze. No nie wiem czy w lobby graliśmy... Tak, graliśmy. Dobrze, nie wiesz. Bombixa, tak? Tak. Bombixa, tak. Myśmy to już dostali no i... przed tak naprawdę SM do testowania. Też... Tematycznie no to musiałem to... Bo wikingowie. Na szczęście zagrałem przed. Przed zakupem. Tak i wyszedł, kurde, no niestety kolejny set collection, taki pasjansik trochę. Tak, to jak tak. Się rozpędziliśmy, to już wszyscy robili wszystko. No i tak. Jedna droga zwycięstwa. Fajne ilustracje, fajny temat, ale... Jakby to znowuż gra tak jak trochę jak te Footprints. Wygląda, jakby mechanicznie wydaje się wszystko ok. Mała, fajna, rozkładasz, grasz, za pierwszym razem myślisz ok. A później grasz drugi, trzeci jakby widzisz, że... Nie wiem. Cały czas grasz to samo. Tak. Non stop tak. To samo się gra. No, ale na przykład dużo takie... osób było zachwyconych tą grą i słyszeliśmy dobre opinie. Grali na BGG i było fajnie. BGA. Boże, BGA. No a my tu gramy na żywo i się okazuje, że to wcale aż tak no, fajnie nie wychodzi. Tam kupujemy sobie wikingów, tych wikingów dorzucamy do naszego silniczka, coś ale taki powiedzmy tam splendorek i wtedy uruchamiamy ten silniczek i z każdej karty dostajemy tam jakiś bonus. Za tych samych wikingów kupujemy sobie drakary, kupujemy kolejnych wikingów, w zależności jakiego tam żeśmy... odrzucili jakiego on był koloru, będziemy sobie dobierać z ryneczku w takim kolorze i tak dalej, i tak dalej. No i tak naprawdę tam się aż tak dużo nie dzieje. Na BGA jest... może być fajnie, bo to jest, wiesz, szybko. Nie no i tak może na kogoś, tak, ale jakby, taki, wiesz, no nie wiem. Pasjans. No w każdym razie jest tam jedno, co według mnie jest skopane, czyli taki tor chwały. Gdzie jeśli przekroczymy jakiś pułap na tym torze, no to już zawsze co rundę dostaniemy punkt. Przy jakimś pułapie, co na początku każdej rundy dostaniemy 2 punkty, aż wreszcie na początku każdej rundy dostaniemy 3 punkty, chyba czy był max, czy 4, no już nie pamiętam. No i niby fajnie, tylko że to jest wyścig, więc tak naprawdę, no jeśli dobrze początek się rozegra, dobrze podejdą te karty, pójdziemy mocno w tą chwałę, to jakby już
ta kula się toczy, więc już jesteśmy pewni, że zawsze te 3 punkty mamy i inni muszą kombinować, a my sobie już spokojnie coś tam robimy. I... No i nie wiem, no jakby jak ktoś już daleko odskoczy w tej grze, no to tam jakby nie ma już sposobu tak naprawdę dogonienia, już tak naprawdę widzimy, że aha, ktoś już tam tak odskoczył, no to już pewnie grę zakończy. Także no nie wiem, my osobiście Knartak dla mnie średnio. Takie. Ja chciałem, żeby mi się podobało i... Takie 5 na 10. No. No dobrze, no to inna gra, którą być może do końca nie zrozumiałem, ale ja nie lubię dedukcji, czyli... Archeologic. Archeologic. No to dawaj o Archeologic, jakby się wyrywasz. Jest to taka gra dedukcyjna, w której budujemy mapę zaginionego miasta, tak która jest. Jest tam, to miasto jest obsiane pułapkami różnymi. Musimy sobie wiedzieć, jaki jest układ budynków w tym mieście. Mamy taki specjalny dekoder, który nam odpowiada na pytania, które zadajemy. Na przykład zadajemy na siatce chyba 5x5. Musimy zbudować tą mapę. Tak, chyba to. No i zadajemy pytania tak specjalnie pod jakąś albo pion, albo wers, kolumna, albo wiersz. Na przykład ile mamy budynków, albo czy w ogóle jest dany budynek w tym wierszu, albo jaka pułapka jest w tym wierszu. I się wszystko pytamy tego naszego dekodera i on odpowiada. I w sumie to było całkiem fajne, jak grałem na dwie osoby, bo mieliśmy ruch co drugi ruch w teorii, choć tam jest taki tor czasu trochę jak w Planecie X, poszukiwaniu Planety X. No jak często tam UV, nie? Że przelecisz za bardzo do przodu, no to będziesz czekał na swój ruch, póki nie będziesz ostatni. A na 4 osoby to było bardzo długie i bardzo dużo się czekało i nie miało żadnych plusów z ruchów graczy. A z kim grałeś na te 4 osoby? I grałem jeszcze z takimi dwiema kotwicami. Tak. To trzeba dodać, że to taki Tetris, nie? Żeby to są nie było tam te budynki, to skrajne osoby kształty. No? Tak, to dedukcyjny Tetris. Znaczy świetna jest w ogóle ten mechanizm, jak to mówisz, tego dekodera. Dekoder. Bo to mamy takie, mamy kółko, na kółku, on ma ileś tam otworów sobie, podczepiamy mapę aktualnie, na której gramy i przesuwamy w zależności o co chcemy się spytać. Musimy ustawić odpowiednią literkę, czy tam wiersz, czy kolumnę, o którą pytamy. No jak przesuniemy, to w tych otworach pojawiają nam się tam albo symbole, albo wartości, które nam odpowiadają na te nasze pytania. I to jest super. No gra wygląda mega i to nas złapało, bo ja osobiście dedukcji no nie przepadam, nie lubię. A przechodziliśmy, patrzymy, kurczę, ale dobrze wygląda ta gra, jakie to super. Nie? Dużo mówił, nie? Mówiłem. Fajne. Polecam, tak. Ale na maksymalnie. Myśmy kupili? On później nam mówi, że to jest dedukcja. No. Także. Nie no, może jakbyśmy mieli lepiej wytłumaczone, nie? Też by było. Mieliście bardzo dobrze wytłumaczone. Tak. Znaczy inaczej. Dla mnie to jest taka, no dobra, no. Nie lubię dedukcji, ale grałem chyba fajniejsze dedukcje, więc taka, no. Średnia nie dedukcja wiem. Po prostu. Tak, średnia? Średnia. Dedukcja. No to dobrze, to ja też bym powiedział, że tak. Tak średnio. Taka bardziej taka łamigłówka. Tak no, jest. To był Uwe? Czy tylko tak? No. Tylko taka mechanika, jak to tam Uwego. No dobra, teraz będzie grubo. Się boję zawsze. Kolorowa gra. Aha. Która powstała na bazie swojego tam powiedzmy poprzedniej wersji. No i ją skopali. Co to jest? A ja już wiem. Dodawaj. Jak wiesz, opowiem. Nie wiem, jak to będzie. Coś z wyspy Tukana, ale... Tukana Builders. Builders. No. Budowniczowe Tukany. Tak jak wykreślanka jest super. Rewelacja. Jest rewelacja. Można to grać praktycznie w kółko. To tutaj po prostu coś, nie wiem, coś nie pykło w tym wszystkim. Bo mamy tak samą mapę jak tam, też mamy heksy, ale zamiast powiedzmy rysować sobie szlaków, losujemy sobie kafelki. I tak jak rysowaliśmy sobie szlak, to rysowałeś sobie jedną kreskę, a na kafelku nieraz jest tak, że położenie jednego kafelka już blokuje nam pół planszy. Tak, bo to są ścieżki, które muszą się ze sobą po prostu stykać. Nie ma tak jak tam, że mogliśmy sobie po prostu jakoś tam połączyć później tak czy siak te kafle, nie? Tak. To już nie może się ścieżka urywać, muszą być po prostu... Znaczy no może, ale nic nam to nie da. Jest dużo nawiązań do tego, ale jakoś nie wiem, nie,
coś innego, nie? Nie, nie, jakoś... Może no jakby tam masz dużą swobodę, tam wykreślane naprawdę trudno się jakby no zblokować. Wszystko, nie? Tak. Tam nigdzie się zblokuje wykreślone. No wszystkiego nie zrobisz. Nie, no też może nie zablokujesz się, pasować, tak, tak. Tutaj, no nie, ale tu... Nie pasuje, to zrobisz gdzie indziej kreskę i możesz liczyć... Tak, 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 ale tutaj, chodzi, że tu... To jeszcze było te kolorowe ikonki takie jakieś... Tak, a tutaj w tej, jak położysz kafelek dany ten, no to już masz zablokowane, już go nie przestawić, nie dorysujesz do niego wejścia. No tak, bo ogranicza twoje możliwości tak naprawdę. Tam źle zakreślone, no to najwyżej ci się z niczym nie połączy, jakoś tam przeżyjesz, obejdziesz to bokiem. Tu położysz kafelek, ten kafelek już ci blokuje po prostu dostęp do kolejnych rzeczy i... Bo są różne, nie? Że nie tam, że tylko powiedzmy proste, nie tylko są jakieś tam zabijasy. Tak, bo jakieś łuka i ty mógłbyś idealnie pasować. Żeby to pasowały te ścieżki też się pół biedy, ale ty bierzesz kafelek z jakimś kształtem, a musisz go położyć jeszcze na konkretnym rodzaju terenu. Tam jest za dużo kształtów. Więc... Gdyby to było tak, wiecie, w liniach prostych, to jeszcze by to jakieś miało... No być może, nie wiem. No w każdym razie chcieli zrobić dużą kafelkową grę z wykreślanych wysp Tukana i wyszła naprawdę, no straszna kaszana. No nie wiem, jakbym może nie znał pierwowzoru. Nie, no to też bym się za dobrze chyba nie bawił, bo po prostu tam nie czuję, żebyś coś robił, jest po prostu takie, no, graż i wkurza się, że nic ci nie wychodzi, nic ci nie pasuje, ale masz Jokera, możesz go raz użyć w całej grze. Nie, dwa razy. Tak, dwa razy nawet. Dużo. Świetne. To jak się podobało? O, no właśnie. Były trzy różne tory punktowania, co było bardzo ciekawe. Oddzielnie nie, zbierały się kolory różne. Za małpy, oddzielnie tak. Za pumy i oddzielnie za żółwie. Tukany były Jokerem. Tukany były Jokerem. Niebieskie, coś jeszcze było. No było, węże, to jakaś węże, o, czerwone. Węże. No dobrze, nieważne, już. No. Były trzy tory. Były. Dobra, utnijmy na tym, że były te trzy tory, bo to było jedyne, co było fajne, że były trzy ciekawe tory. Ciekawe w ogóle, jaki jest odbiór tej gry, nie? Jak to tam... Nie wiem, trzeba by właśnie na BGG zobaczyć, bo... Nawet nie chwalili się, że to jakiś hit i tak dalej, że to nie... No raczej nie, raczej w ogóle nic nie słychać o tej grze, a jak tam czytałem już kogoś opinię, no to... To samo, nie? Podobnie jak to, co my tu komentujemy, nie, że po prostu ogranicza po prostu u ludzi. No dobra, to przejdźmy do takiego polskiego akcentu. Polski halloweenowy akcencik to...